Tymczasem coraz bliżej do uruchomienia w wieluńskim szpitalu oddziału kardiologii inwazyjnej będzie ją prowadził prywatny podmiot. Mówiono o tym na ostatniej sesji Rady Powiatu. Podobnie jak nowy SOR, także oddział kardiologii inwazyjnej ma ruszyć na początku marca. Została podpisana umowa już z firmą, która ma wydzierżawić powierzchnię pod kardiologię tą inwazyjną, tak? To tylko, bo ludzie są ciekawi, naprawdę. I to tak pozytywnie oczekują wręcz jak najszybszego, że tak powiem, uruchomienia tego. Kilka słów, pani dyrektor, bym prosił o jakie są perspektywy, kiedy, jak firma planuje zacząć działanie. Bardzo proszę. Z rozmów wynika, że 1 marca chcieliby uruchomić już działanie kardiologii inwazyjnej. Oczywiście aktualnie, nawet dzisiaj byłam na tej przestrzeni, tam trwają prace, malowanie, odświeżanie oddziału. Spodziewają się kontroli z Narodowego Funduszu Zdrowia, no bo oczywiście starają się o kontrakt w Narodowym Funduszu Zdrowia na tą właśnie lokalizację. Także jeżeli tutaj, tak jak mówię, wykonawca pomyślnie załatwi sprawy związane z kontraktem, no to jak najbardziej tutaj kardiologia u nas będzie. O pieniądzach nie będziemy może publicznie mówić, ale umowa też zawiera jakieś wartości, które na konto szpitala wpłyną z tego tytułu. Ale oczywiście, że tak, umowa dzierżawy jest tutaj dzierżawa, płatność za każdy metr wynajmowanej powierzchni z uwzględnieniem waloryzacji, więc tutaj zabezpieczyliśmy własne interesy. Jeżeli tutaj firma wejdzie i będzie rozpoczynać swoją działalność, będą podpisane umowy dodatkowe, także tam też również będą korzyści finansowe dla szpitala. Także jak najbardziej, i tak jak mówię, zapisy umowy zabezpieczają również nas przed tym, żeby firma nie otworzyła konkurencyjnej wobec nas działalności.